Hej, cześć, witajcie, z tej strony Gilathis, zapraszam was bardzo serdecznie na kolejny odcinek z gry Subnautica. Kontynuujemy naszą przygodę i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Na samym starcie dwie, a może trzy rzeczy, zanim jeszcze zaczniemy. Po pierwsze, podziękować chciałem za liczbę lajków, bo dobijacie naprawdę bardzo fajne, więc jeśli wam się spodobał materiał, zostawcie łapkę w górę, będę bardzo wdzięczny oczywiście. I kolejne kwestie. Pytacie często o te kody, które wam wrzucam gdzieś tam w opisie. Oczywiście mówię tutaj o kodach na te halplaty, które tutaj się znajdują. Będę się starał po prostu to dozować i wrzucać mniej więcej pod każdy odcinek po jednym, po dwa, coś takiego, żeby pod każdym odcinkiem coś mogło się znaleźć, żebyście mogli sobie oczywiście coś tam zdobyć. Kilka osób już widziałem, nawet napisało, że zdobyło własne, więc gratuluję własne, to znaczy własne, no moje plakietki, ale będziecie mieli je w grze na stałe, więc całkiem przyjemnie. Z góry też mówię, że liczba jest ograniczona, jest ich tylko i wyłącznie 50 na cały świat wygenerowanych, z czego ja mam jedną, dwie albo trzy osoby, które znam, mają po jednej, tak? I oczywiście wy dostajecie resztę, więc jest całkiem sporo do wygrania, jeśli chodzi o to. No i również pod waszą nieobecność troszeczkę się zmieniło. Są plusy, są minusy. Są plusy takie, że udało mi się pozbierać z tych wszystkich jaskiń mniej więcej w okolicy fajne surowce. Minus jest taki, że kiedy będę potem skanował to wszystko pomieszczeniem, to tego już nie będzie. Więc jeśli chodzi o to, będziemy dzisiaj kończyć to wszystkie rzeczy. Przynajmniej chciałbym jakkolwiek to zrobić. Mamy tutaj oczywiście wszystkie rzeczy. Również tutaj roślinkę drugą dosadziłem, jeśli chodzi o to, więc całkiem przyjemnie. No i kolejna kwestia, jeśli chodzi oczywiście o nazwę naszego statku, bo tutaj mówiliście, żeby nazwać go, i było w sumie było kilka propozycji, ale dwie zapamiętałem, te co były najbardziej lajkowane. Pierwsza była Arka Gilathisa, która wejdzie Arka Gilathis, a tak się bałem, że nie wejdzie. Druga nazwa to jest Anti-Leviathan. Czyli Anti-Leviathan. I to wchodzi, więc Anti-Leviathan, tak się będzie nazywała tutaj nasza łódź w tym, nie wiem, sezonie, czy jakby to tam sobie nazwać już naprawdę, no, w wersji finalnej, w pełnej wersji. Mogę tak to sobie określić. Więc potrzebujemy kilku rzeczy, żeby to podokańczać. Potrzebujemy tutaj jakieś rzeczy typu tytan. To jest chip komputerowy, tytan, diament, którego nie mamy na razie, i ołów na przykład. Tu jest wszystko zrobione. Pokażę wam jeszcze jak dół, bo całkiem ciekawie zagospodarowałem to wszystko. Jeśli chodzi o to, zobaczcie jak to teraz fajnie wygląda. Zrobiłem więcej szafek, bo zastanawiałem się jak zrobić z tymi szafkami, bo zrobiłem na mniej więcej takiej wysokości i samą górę tak jakby mogłem otwierać, ale okazało się, że te postawione tutaj, mogę jeszcze na górze postawić kolejne szafki, a tu już nie mogłem, bo były leciutko za wysoko, więc wszystko rozwaliłem, zbudowałem na nowo i mamy szafki w tej chwili na kilka kategorii. Tu jest chociażby sól, tutaj mamy szafki. Jak jest coś podpisane jako szafka, to się nie musicie pytać, to tam po prostu nic nie ma w chwili obecnej. Są minerały, w których sobie pochowałem i pozbierałem trochę ołowiu właśnie, złota, rudy srebra, litu i ruda niklu tu jest. Tu jeszcze jest jeden ołów. Teraz tak, mamy szafkę. Tu są organiczne rzeczy. Nie pytajcie, czemu to jest pepper. Nie pytajcie. Wziąłem sobie trochę grzybów, bo będziemy się budować troszeczkę dalej, więc żebym nie musiał też za każdym razem się wracać. Tutaj mamy te siarki jaskiniowe. Nawet Zomstalkera udało mi się znaleźć, więc całkiem przyjemnie. Tu są skraftowane rzeczy, nie ma na razie tego wiele. Tu jest jeszcze szafka zrobiona dla prekursorów. Teraz tak, tu jeśli chodzi o rzeczy, to do tych szafek będę chował pewnie pierdoły, które będę tu przynosił. Na razie w tych szafkach są dwie te i udało mi się znaleźć analizator płynów, który jest uszkodzony i kiedyś można było go pożyć, ale wydaje mi się, że w bazie tylko będzie można. Tu jest szafka na tytan. Tu jest miedź, która już jest prawie cała. Mówiłem wam potem zresztą, że miedzi potem jest całkiem sporo. Tu mam jeszcze kwarc łamany na szkło i tego udało mi się całkiem sporo wydobyć. Więc w dzisiejszym odcinku postaramy się zbudować jakąś bazę, nie jakąś super dużą, ale postaramy się ją oczywiście zrobić. Co więcej będziemy potrzebowali, moi drodzy, potrzebujemy na pewno 3 tytany obecnie na samą górę, tak jakby tutaj tego wszystkiego, żeby móc cokolwiek dobudować. Tak jest, tutaj chociażby skończyć ten kosz. Oj, mogę do kosza wkładać rzeczy, kiedyś tego nie było. Dobra, całkiem fajnie, całkiem przyjemnie. I tutaj potrzebuję też tytanu. A czemu mi ten tytan mi nie wchodzi? Pierwszy jest chyba chip komputerowy. Potrzebujemy też ołowiu i chipa komputerowego. A chip komputerowy robi się miedziany. Okej, 2, 2, 1. Niech będzie. O ile dobrze zapamiętałem. Nie, tu. 2. Potrzebujemy tutaj jeszcze z minerałów złota i 2 miedzi.
I tyle. I będziemy mogli zrobić to, a bardzo mi na tym zależy, ponieważ w stanowisku właśnie modyfikacyjnym będziemy mogli sobie poogarniać kolejne bardzo ciekawe rzeczy. Jakie są chociażby ulepszony nóż, jakieś tam ulepszone inne rzeczy, więc to robimy, bierzemy sobie to. I lecimy sobie z budową tytan. Tutaj niestety nam się zablokuje na tym diamencie, którego nie mamy, ale wiemy gdzie wydobyć, więc to nie jest większy problem. Tutaj również kilka rzeczy zostało, są wiadomości do odebrania, na razie nie będziemy się tym zajmować, bo jeśli będzie to coś ciężkiego, to nie chcę się na tym skupiać. Zestaw elektryczny, miedziany przewód, tytan i tu jeszcze mamy troszeczkę rzeczy do zebrania. Włóknista siateczka, nie pamiętam z czego się robiła włóknistą siateczkę, robiło się z dwóch próbek wodorostu, a tu zestaw elektryczny. Nie wiem z czego się robił zestaw elektryczny. To jest mój problem, zestaw elektryczny. O, dwie rudy srebra, dobra, to jesteśmy w stanie to skraftować jakkolwiek. Więc zróbmy to od razu, nie chciałem tego robić, żeby nie było, że sobie nie wiadomo co robię tutaj z tym wszystkim. Dobrze wiecie, że znam komendy i tak dalej, mógłbym sobie to zespawnować. Tutaj nie mam co w ogóle o czym mówić, jeśli chodzi o to. Ale nie robię tego, bo chcę po prostu grać sobie survivalowo, ale nie chcę też pokazywać wam wszystkiego. Bo to nie ma po prostu żadnego większego sensu. Jeszcze jedna ruda srebra, jeszcze jeden chip komputerowy, dobra, niech będzie. Jeszcze jedna ruda srebra... Ruda srebra i jeszcze jeden chip komputerowy, czyli na pewno potrzebujemy jeszcze miedzi. I potrzebujemy dwóch grzybów, jeśli chodzi o organiczne. Będę musiał więcej tych grzybów wydobyć, to jest całkiem spory... w sumie nie wiem po co schodzę. Zrobiłem sobie tutaj fabrykator również, bo tu jest o wiele przyjemniej to wszystko robić. Więc robimy zestaw elektryczny, miedziany przewód, ten procesor komputerowy czy coś i będę starał się budować bazę. Oczywiście to będzie baza robiona jakoś na szybko, ponieważ nie czuję w chwili obecnej potrzeby robienia czegokolwiek więcej. Najpierw to, bo jest dla mnie ważniejsze. Jeszcze jeden miedziany przewód, dobra, wszystko jest jasne. Już wiem dlaczego wziąłem przynajmniej tyle surowców. Dobra, lecimy. To będzie zbudowane do tytanu, nie wziąłem. Tu możemy polecieć jeszcze, ruda srebra, tytan. Ruda srebra, dwa tytany i włóknista siateczka. Niech będzie w takim razie. Dwa tytany i włóknista siateczka, którą zaraz zdobędziemy sobie, tutaj zejdziemy tylko na dół. Tutaj. Tutaj bardzo ładnie. Możemy też dokonać skanu osobistego, więc zakładam, że zaraz będzie mniej więcej animacja, że jesteśmy zarażeni, czy cokolwiek takiego. Postaramy się tutaj zdobyć to i potrzebujemy dwie, nie pamiętam, dwie na jedną. Chyba tak, dobrze mówię czy bredzę? Dwa na jedną, dobra, czyli bardzo dobrze zebrałem, jakby nie patrzeć. No i zdecydowałem też, że bazę zbuduję bliżej Aurory. Mimo, że jest tam w teorii Reaper, no to jest tam też o wiele więcej miejsca, więc myślę, że możemy jakoś tak podziałać, moi drodzy. O, sprzęt, coś tam nie, robimy włóknistą siateczkę, potrzebujemy dwóch. I będziemy mogli sobie tutaj zbierać apteczki, to jest bardzo, bardzo przyjemna opcja jak dla mnie. Więc tak, tutaj tytanem kończymy ładowarkę i tu kończymy budowanie tego jeszcze, proszę bardzo, apteczki. Fabrykator apteczek, bardzo ładnie. I teraz z szafki możemy wyciągnąć sobie baterie, na przykład to ogniwo energetyczne. Możemy je zacząć, nie, w sumie nie ma co go ładować, bo ono i tak tutaj będzie zużywane. Możemy sobie baterie jakieś podładować. Na przykład takie. Nie wiem, cokolwiek. Nie muszę wszystkich ładować, to jest plus tego wszystkiego. Tu jest 100, tu jest 30 i tu jest 0, dobra. I one się tu będą powolutku ładowały. Tak, ładują się, okej. Okay. Wszystko jest jasne, fabrykator apteczek powolutku. A, jest nawet pokazane ile procent wykonuje. A wody też sobie troszeczkę zrobiłem, jakby nie patrzeć, bo potrzebowałem. Bo woda jest fajna, ale nie zawsze mamy do niej dostęp. Wziąłem też, mamy tą sól i mamy jeszcze... Wziąłem sobie, Boże, organiczne tu. I wziąłem sobie jeszcze te próbki tuby koralowej, co w sumie mógłbym nawet w tej chwili przerobić, żeby mieć po prostu wodę, normalną, taką fajną, sensowną wodę, z której będę mógł po prostu pić. Całkiem będzie to przyjemne. Mam trochę tytanu, zresztą jak widzieliście, mam trochę kwarcu, więc jestem w stanie tutaj sporo rzeczy narobić, jeśli chodzi o jakieś tam kwestie. Postaramy się również trochę wody wykorzystać. Stworzyć, może bardziej stworzyć. Zastanawiam się też, czemu 180 ml daje mi 20%, a 350 ml, czyli prawie dwa razy tyle, daje mi 30%. Nie będę wnikał. Nie będę w to wnikał. Także bierzemy sobie tutaj, robimy jazdę. Moi drodzy, robimy sobie jazdę. To niestety troszeczkę będzie ciemno w tym momencie, ale to nie jest większy problem. Na spokojnie, na spokojnie. Dobra, i odwrócimy się w stronę Aurorki. I tutaj gdzieś zaraz powinniśmy na dole móc się budować. Włączymy sobie również tutaj. Kechfuli, kechfuli.
Zobaczymy, jak tutaj będzie w ogóle możliwość dobudowania. Chciałbym na czerwonym biomie się wybudować tym razem. Powiem wam. Może na jakimś takim słupie, filarze. Coś takiego? To nie jest głupie, szczerze mówiąc. Nie jest głupie. Może gdzieś bliżej Aurory. Ja nie chcę też super blisko jakoś tej Aurory się budować, bo mam wrażenie, że to będzie potem problem, jeśli rzeczywiście Reaper się gdzieś pojawi. Dobra, wiecie co? Wykorzystajmy sobie ten słupek. Tu jest w miarę głęboko, jest tam 20 coś metrów, więc powinniśmy dać radę. Więc w chwili obecnej będę potrzebował trochę tytanu, będę potrzebował... Co ja tu potrzebuję? A, diamentu, okej. Okay. A będę potrzebował trochę tytanu, będę potrzebował trochę szkła i tak to będzie sobie działało. Muzyka jakby miał mnie zaraz, nie wiem, zaatakować Reaper typowo. Dobra, weźmy sobie wszystkie tutaj tytaniki, jakie możemy. Dobra, jest. I spróbujmy cokolwiek wybudować. Holy shizer, mało co widać. Całe szczęście mam jeszcze tutaj te światła od tego. Więc spróbujmy zbudować jakąkolwiek sensowną bazę. Mamy to pomieszczenie wielofunkcyjne, które będzie mi bardzo tutaj przydatne. Tylko pytanie, czy... O, jest, dobra. Powinno dać radę się tu wybudować. Tak przynajmniej uważam. Spróbujemy sobie tutaj to zrobić. Nóżki dołoży? Dołoży nóżki, dobra, jest bardzo ładnie. Teraz potrzebujemy wejścia. Dobra, możemy tu wejść. Teraz tak. Jeśli chodzi o jakieś miejsca tutaj, gdzie mógłbym budować od tego, tunele czy cokolwiek takiego. Może w sumie tak powinienem zrobić, żeby zrobić tunele. Najlepiej szklane sekcje, jeśli w ogóle mogę je łączyć, bo nie jestem pewien, czy w ogóle mogę. Dobra, może najpierw inaczej. Najpierw wzmocnienia, bo to też się przyda. Potrzebujemy litu, żeby to robić. Ow! Okej. Ow, potrzebujemy litu, to będzie ciekawe. No dobra, cofnijmy się po trochę litu. Nie spodziewałem się, szczerze mówiąc, że lit będzie do tego potrzebny. Może jeszcze sprawdzę, co więcej będzie potrzebne, bo zaraz się okaże, że potrzebuję jakichś nie wiadomo jakich rzeczy do tego wszystkiego. A jeśli chodzi o budowę mojej bazy... Obserwatorium, szkło emaliowane, nie zależy mi na razie na tym. Stacja dokująca, właśnie, sztabki tytanu, dwie, okej. Do stacji dokującej, całkiem sensownie. Całkiem sensownie, dwie sztabki tytanu, olej ołów. Czyli ołowie potrzebuje trochę więcej. Sterownia skanująca, to również będzie mi potrzebne. Pomieszczenie wielofunkcyjne, więc teraz tak. Skupmy się na priorytetach, co będzie nam potrzebne? Potrzebna będzie nam na pewno stacja dokująca. Czyli potrzebujemy oleju, sztabek tytanu i ołowiu. Dobra, ołów powinien być gdzieś tutaj, tak mi się wydaje. Ołowiu mogę wziąć nawet wszystkie sztuki, jakby nie patrzeć. Potrzebujemy tytanu, sztabek, dobra. Potrzebujemy chyba dwóch sztuk, więc spróbuję sobie tu przekraftować to wszystko ładnie. Dwie sztabki tytanu. Sztabka tytanu tam była, tak? Sztabka tytanu, dobra, wszystko jest. Potrzebujemy jeszcze więcej tytanu. Całe szczęście uzbierałem tego troszeczkę więcej wcześniej, żeby nie bawić się po prostu na odcinku, wiecie, no jednak zajmujmy się takimi poważniejszymi sprawami niż zbieraniem surowców. Tak przynajmniej uważam ja. Może to moje zdanie. Okej, więcej tytanu teraz. Szkło też będzie potrzebne na pewno. Więc przeróbmy trochę. Miałem tylko jedno. Okej, nieważne. Teraz tak, potrzebujemy jeszcze czegoś na pewno. Na bank czegoś potrzebujemy. Oleju potrzebujemy. Olej powinien być w skraftowanych tutaj. Dokładnie tak. Lubię mieć wszystko ułożone, bo wtedy wiem, gdzie co jest. Dobrze, odłożymy sobie też wody trochę, tak żeby mieć jedną, bo to jednak zawsze miejsce zabiera. I weźmiemy więcej tytanu. Weźmiemy więcej tytaniaka, że będzie w stanie nam to jakoś pomóc. W ogóle jedną włóknistą siateczkę mam, nie wiem dlaczego, szczerze mówiąc. Tu lecimy. Chciałem, że coś mi w cyklopa przywaliło. Dobra, niech będzie. Będziemy budować pewnie ze dwie albo ze trzy bazy takie większe, więc nie zdziwcie się, kiedy coś takiego nastąpi. Czy mogę zrobić pływające takie bazy? Nie jestem pewien, czy... Jak to się łączyło? One się powinny same ze sobą łączyć, mi się wydaje, tak? Dobra, zrobimy stację dokującą. Zobaczymy, czy jesteśmy w stanie gdzieś tutaj to postawić. No tu jestem w stanie postawić, ale nie połączy się w żaden sposób z moim pomieszczeniem. Tak to przynajmniej wygląda. Trochę ubolewam, szczerze mówiąc, nad tym.
Trochę ubolewam. Czy ja litu nie wziąłem? Wziąłem ołów. Dobra, wejdźmy do środka. Okej. Okay. Stąd nie mogę nic zrobić. Stąd nic nawet nie zobaczę, jak będę chciał budować. Ile kosztuje szklany panel? Jedno szkło, no powinienem być w stanie. Czemu nie mogę craftować? To jest moje pytanie. Okej, okay, dziwne rzeczy tu będą się działy. No dobra, także kilka kwestii. Ogólnie strasznie ciężko się teraz stawia te wszystkie bazy i tak dalej. Chciałem to zrobić na początku tam, potem tu. Skończyło się na tym, że jest tu, potrzebuję jakiegoś punktu oparcia i znalazłem ten punkt oparcia. Na początku budowałem to, jakby ktoś się pytał. Czyli stację do dokowania. Na razie tam też coś przecieka, bo nie pobudowałem najpierw tych wzmocnień i tak dalej. Jak zresztą widzicie, woda tutaj sobie trochę wciekła o tym. Teraz mam troszeczkę rzeczy i chciałem też porobić, powiedzmy, chociażby szyby w miejscach, gdzie może to być jakkolwiek użyteczne, i wzmocnienia w miejscach, gdzie to może być użyteczne, ale na razie też widzę, że będzie dosyć ciężko. Chciałem porobić po prostu te, jakby to powiedzieć, szybki, żeby to po prostu wszystko fajnie wyglądało, żeby można było sobie gdzieś tam popatrzeć na odległość i tak dalej. To zapewne będzie jakiś mój pokój, więc dlatego chciałem to sobie tak zrobić. Tu możliwe, że też zrobię jakieś szyby, po prostu wiecie, żeby nie wydawało się, że wszystko jest takie strasznie puste i tyle. Potrzebuję szkła, tylko niestety jeszcze całkiem sporo. Tu nie będzie zapewne nic. No i tu potrzebujemy jeszcze złota, próbki korala. I tu potrzebujemy jeszcze szkła emaliowanego. I to jest całkiem sporo rzeczy do samego obserwatorium, chociażby, żeby móc po prostu zrobić mniej więcej wszystko. Potrzebujemy trochę... O, ja mam tego, tylko nie przerobiłem sobie jeszcze na szkło, więc spoko. Przeróbmy sobie kwarc na szkło w jakiejś tam ilości. Zróbmy, nie wiem, 6-7 sztuk i jedną przerobimy na emaliowane, ponieważ potrzebuję właśnie do tego obserwatorium, a chciałbym jednak to obserwatorium mieć, tak po prostu, żeby po prostu mieć tyle. Po prostu, tak. Wcale nie nadużywam tego słowa, ani troszkę. Co więcej, potrzebujemy wziąć sobie tutaj próbkę korala. On będzie tutaj, próbka korala. Próbka korala, dziękuję. Potrzebujemy jednego złota. Ostatniego naszego złota, jakby nie patrzeć. Zastanawiam się, co jeszcze potrzebujemy. Potrzebujemy zrobić na miejscu fabrykator. Jakieś takie podstawowe rzeczy, dzięki którym będziemy w stanie po prostu craftować. Tu jest jeszcze sporo rzeczy do zrobienia, bo jest chociażby konsola i tak dalej, jak widzicie. Zastanawiam się, fabrykator, próbka, złoto, tytan. Czyli do tego będę bardziej potrzebował niż do tego, no. Wszyscy rozumieją, o co chodzi na pewno. W chwili obecnej jeszcze muszę się dostać do środka. Muszę się zająć przeciekami. Dobra, jest. Dobra, gdzie jest tego? Gdzie są te przecieki niby? Muszę to naprawić, żeby woda mi się po prostu naprawiła. Tu jest jeden przeciek, dobra, jest. Halo, czemu mi odpisało? Okej, dziwne to było. Tym i napraw, dobra, jest. Naprawione, czy gdzieś jeszcze? Tu gdzieś słyszę. Ucieknie, dobra, jest. Przywrócono, dobra, wszystko jest jasne. Systemy tutaj są jak najbardziej sprawne. Tu już wszystko też jest ok. Na razie mogę pływać po swojej bazie, więc tak, no, troszeczkę średnio. Tu jeszcze jest do naprawy, na pewno, jedno. Jak będę chodził, to będę widział też. Zaraz powinna też wrócić nam, powinien nam wrócić prąd, jeśli mogę tak to nazwać. Starałem się, gdzie chcę zrobić sobie, to chyba będzie główne pomieszczenie do craftowania, więc sobie tutaj to od razu ogarnę. Jeśli chodzi o buildera, machniemy sobie od razu fabrykator, żeby tutaj sobie już stał. Fabrykator, jest. Zrobimy go sobie na środku, ja lubię mieć na środku fabrykator, po prostu jak wchodzę i tyle. Więc jest fabrykator. Na razie nic więcej tu nie potrzebuję. Potem będziemy sobie oczywiście z czasem wszystko dodawać. Ja najbardziej w tej chwili potrzebuję zasilania źródła. Czyli na pewno jest to jakiś... O, właśnie, jeszcze muszę zrobić pomieszczenie na bioreaktor. Dobra, jeszcze musi być pomieszczenie na bioreaktor gdzieś. W którymś miejscu. Dobrze, w którym miejscu je zrobimy? Tam by można było zrobić bioreaktor. Albo tu na przykład. Bioreaktor. Nie tak, chwila, pomieszczenie. Tego. Tu nie będę pewnie w stanie, no jasne, że nie. Ale tu powinienem być w stanie. Halo? Tutaj do tego mi doczepisz? Jest, dobra, bardzo dobrze. Całe szczęście. Będziemy wykorzystywali bioreaktor, żeby odzyskiwać energię z różnych... O Jezus, nie wiem, czy zdążę. Mam nadzieję, że zdążę. Nie, zdążę na spokojnie, okej.
Wszystko zdążę. Więc tutaj będę się budował. Stwierdziłem, że tutaj, bo tutaj jest najfajniejsze miejsce, jeśli chodzi oczywiście o głębokość, gdzie mogę sobie postawić cyklopa i tak dalej. Widzicie, że od góry nie wygląda to jakoś super zaawansowanie. Po prostu jest. Ma spełniać funkcję. No i potrzebujemy jeszcze dodatkowo tutaj zasilania do tego wszystkiego. Tu jest w miarę jasno zawsze, więc po prostu na każdym będziemy w stanie postawić sobie panel słoneczny i on będzie w stanie tutaj generować nam kwarc, tytan, ruda miedzi, okej. Na tym postawimy nawet dwa, czemu nie? Jeśli mogę w ogóle, mogę. Proszę bardzo, pyk, potrzebujemy tytanu, kwarcu i miedzi. I na chwilę obecną to powinno nam zapewnić jakiś tam stan energii. Również jeśli będziecie pytali, dlaczego tyle tego stawiam, stawiam tego tyle, ponieważ potrzebujemy sporo energii do chociażby kraftowania, czy robienia potem wody, jak będziemy mieli nowe schematy i tak dalej. A każdy z tego zwiększa nam maksymalną ilość tego wszystkiego, więc musimy w chwili obecnej popłynąć, zebrać sobie te rzeczy, skraftować to i mam nadzieję, że będziemy mogli pójść sobie na jakąś chociażby małą wyprawę. Więc tak, najpierw kwarc. Jest nam potrzebny zwykły kwarc. Potrzebna jest nam ruda miedzi. Też kilka sztuk. Potrzebny jest nam tytan, który w ogóle powoli nam się kończy, jakby nie patrzeć. A mogę też odłożyć kilka rzeczy, tak jak chociażby ołów, których na razie nie potrzebuję. Szkło, spoko, przyda się. Jeszcze tylko kilka. Te dwie sztuki tytanu mogą odegrać całkiem sporą rolę. Come on, no. Dobrze, jest, bardzo ładnie. I będziemy mieli mniej więcej skończoną bazę. Ja sobie będę tam jeszcze pewnie kilka rzeczy chciał wstawić do środka, żeby to wszystko ogarnąć. Szkła może najpierw. Chociaż nie, na początku energia. Energia na początek, najważniejsze. Na początek robimy najważniejsze, czyli właśnie to. Dobra, jest. Spokojnie, wodę sobie zaraz również załatwimy, ponieważ mamy schowaną w cyklopie, więc będzie można tu podziałać. Chyba noc się też powoli robi, jeśli chodzi o to. Tutaj energia została przywrócona, więc bardzo, bardzo przyjemnie. Będziemy mieli w końcu zasilanie, o. O to mi chodziło bardziej. No i nie mam już kolejnych rzeczy. Coś mi się skończyło, kwarc mi się skończył. Kwarc i prawie tytan mi się skończył. Więc widzicie, że nie jest to jakoś super łatwe. Trzeba nazbierać trochę tego wszystkiego. Możemy sobie pójść teraz. Welcome aboard, Captain. Tu jeszcze musimy zbudować właśnie z jednej strony. Tylko chyba spaćkałem sprawę. Bo jeśli chcę robić konsolę, to potrzebuję ją. Chwila, nie, konsolę mogę zrobić tu? Nie jestem pewien. O, mogę tu zrobić konsolę. Dobra, jest wszystko jasne, nieważne. Mogę zbudować tu konsolę. Potrzebujemy tytanu, jeszcze jeden tytan, jeszcze chip komputerowy, więc widzicie, że sporo tych rzeczy. Potem będziemy mogli sobie upgrade'ować Simofa i tak dalej. Tu również są nasze jakieś tam pomieszczenia, więc jest całkiem przyjemnie i tu będziemy mogli mieć bioreaktor, dzięki któremu będziemy mogli odzyskiwać różnego rodzaju rzeczy. Na razie jeszcze to nie jest zrobione. Ja postaram się tą bazę pewnie skończyć do kolejnego odcinka jakoś, żebyśmy w kolejnym odcinku mogli sobie po prostu już z niej jakoś tam korzystać, bo widzicie, że na chwilę obecną to jest po prostu wszystko i nic, tak? Robimy i bazę tutaj na cyklopie, dlatego idzie na to masa surowców, których po prostu nie mamy w chwili obecnej. Staramy się robić co tylko się da, ale no, jak sami widzicie, brakuje nam chociażby tytanu. Dużo tytanu poszło chociażby właśnie też na same szafki w cyklopie, więc to również zajęło bardzo, bardzo dużo naszego tak jakby czasu, jeśli chodzi o zdobywanie tytanu na same szafki, potem zdobywanie tytanu na tak jakby możliwość zbudowania czegokolwiek, więc jest po prostu co robić, jest co robić. Potrzebuję troszeczkę jeszcze, mógłbym zebrać ze dwa kawałki metalu, tu jest jeden na pewno, więc mogę go wziąć. Jeszcze mógłbym gdzieś jakiś kawałek metalu capnąć, jakby udało mi się gdzieś znaleźć. A bardzo bym chciał, nie ukrywam. Tutaj... O, nie. Zdecydowanie nie. Dobra, wybuchły sobie. Jedyne całe szczęście tutaj z tego wszystkiego, co wyszło. Mamy też zasilanie w środku, więc mogę to w środku od razu przerobić. Przynajmniej w teorii. Zaraz zobaczymy, bo nie patrzyłem, jak to nasze zasilanie stoi. 225, właśnie. I teraz 225 to jest nasza maksymalna ilość do tak jakby uzbierania. Aha, bo ja nie przerobiłem tytanu, o Chryste. Dobra, to może od razu wezmę też resztę rzeczy. Miedziany przewód chip, miedziany przewód chip, i tu jeszcze było do zrobienia. Miedziany przewód chip i zestaw elektryczny, olej maszynowy. Całe szczęście większość z tych rzeczy mam, albo mam surowce na skraftowanie tego, więc... O. Potrzebuję wody. Pytaliście też, po co tak jakby
o co, po co szukam wody, skoro jestem na planecie z wodą. No, niestety tak to nie działa. Zakładam, że to jest tak wytłumaczone, że planeta jest w wodzie solonej i po prostu nie mogę tego tak zrobić. Więc raz, dwa, trzy. Weźmiemy sobie jakąś apteczkę. Weźmiemy sobie też nową apteczkę. Tyk. Potrzebujemy ten metal przerobić, potrzebujemy zrobić kilka rzeczy. A jeśli chodzi o to, dobrze, co potrzebujemy tak naprawdę najbardziej? Potrzebujemy na pewno bioreaktora, więc olej maszynowy, który jest w skraftowanych na pewno. Jeden, tak. To jest bardzo dobrze zrobione. A dalej potrzebujemy jeszcze reaktor jądrowy, w ogóle też jeszcze go nie mamy. Zestaw elektryczny. Zestaw elektryczny, to ile pamiętam, to były dwie rudy srebra. Zestaw elektryczny. Zobaczmy, czy rzeczywiście tak, zestaw elektryczny, tak. Potrzebujemy też jednego kabla miedzianego, to jestem pewien, więc go od razu skraftuję. Zobaczę co więcej, i to było chyba na konsolę. I chip komputerowy, potrzebujemy chyba złota, którego nie posiadam, wydaje mi się. Nie posiadam złota. Więc jeszcze niestety nie jesteśmy w stanie skraftować tego. A będę potrzebował na pewno tych rzeczy. Tutaj tytan jeszcze możemy przerobić, jakby nie patrzeć. Tytanita. Zastanawiam się, co jeszcze będziemy potrzebowali w nowej bazie. Na pewno skrzynki, które będą jakoś tam potrzebne nam, żeby móc przechowywać sobie jakoś przedmioty, chociaż nie wiem, czy będę jakoś specjalnie dużo trzymał rzeczy. Zastanawiam się, co jeszcze z tego będę mógł zrobić. Chyba na chwilę obecną nie będę nic robił. Generator tarczy cyklopa, no tu jeszcze trzeba będzie po prostu pobadać to. Będziemy musieli sobie tam jeszcze zrobić w środku jedną rzecz i ona jest... Gdzie ona jest? Come on! Ona jest gdzieś tutaj na dole. Tak mi się wydaje. Tak, stanowisko modyfikacyjne będziemy musieli zrobić. Do tego znowu diamenty, inne tam rzeczy. Naprawdę od groma rzeczy. Chociaż w sumie nie będę musiał to robić wszystkich rzeczy. Jeśli będę miał na cyklopie te rzadsze, to nie muszę tego w bazie mieć. To jest też taki plus tego wszystkiego. Dobra, lecimy z budowaniem, moi drodzy. Będziemy mogli to nie będziemy mogli tego skończyć. Bioreaktor będziemy mogli chyba skończyć. Tak mi się wydaje. Zestaw elektryczny, olej maszynowy, tak, będziemy mogli bioreaktor skończyć. I nie wiem, spójrzcie, na górze jest 225. Właśnie. I mamy sporo teraz. I możemy tu władować cokolwiek, żeby się rozkładało i żebyśmy mieli po prostu z tego energię, paliwo, czy jakby sobie tam określić. Więc jeśli pójdę w tej chwili tutaj na przykład, wejdę sobie tu, bo tu mam jakieś organiczne, nie muszę mieć, w sumie mogę zdobyć. Mogę na przykład zebrać... O. Siup, możemy sobie wziąć jakieś tutaj. To są spadefishy, one są świetne, jeśli chodzi o głód. One są naprawdę mega. Może papera jakiegoś po prostu. Dobra, jakiś łypacz zwykły. Fragment bioreaktora, idealnie. O nie, chwila, zbieram go, bo potrzebuję tytanu teraz. Więc mi się przyda. Tu jakiś jeszcze bumerang jest do zebrania. Proszę bardzo. I w ten sposób możemy sobie zaraz zasilić trochę. Nie jestem pewien, czy jajkami możemy to zrobić. Wydaje mi się, że może być ciężko, jeśli chodzi o zasilanie jajkami. Ale może nawet będzie to całkiem prawdopodobne do zrobienia, więc spróbujmy. Dajmy, o Jezus, zróbmy tak jakby próbę. Wydaje mi się, że da się tym na spokojnie ogarniać. A więc jest nieaktywny, możemy tu przerzucić sobie ryby chociażby. A nie, tak. Tak, możemy prawym. Przerzucać, no i proszę bardzo, i w tej chwili na przykład stan naładowania, on się tu będzie powolutku ładował, ale to nie chodzi o to, tylko że on tu będzie się ładował, również się będzie ładował do głównej energii i będzie wykorzystywał sobie te ryby po prostu jako źródło, jako naturalne źródło energii. Widzicie, że na przykład przerabia je teraz sobie w teorii na jakiś tam płyn i widzicie, że powoli nam się energia również odnawia, ponieważ dzień się pojawił. Nie zależy mi aż tak bardzo na tym, żeby się ta energia super szybko odładowywała. Najbardziej zależy mi na tym, żeby po prostu ta energia naładowywała się do pełna, żebym tu przychodził, mógłbym sobie skraftować i tyle. A w tej chwili chyba też wydaje mi się, że możemy zabrać całą resztę tutaj tych paneli słonecznych, ponieważ w chwili obecnej nie potrzebujemy ich, więc usuniemy po prostu te schematy, żeby tak nie wisiały w powietrzu, bo to nie ma totalnie żadnego sensu. To sobie rozwalę do końca, więc odzyskam sobie jeden kwarc i myślę, że postaram się teraz z Simofem wrócić do miejsca, w którym dzisiaj byliśmy, Boże, w którym byliśmy dzisiaj, w którym byliśmy ostatnio, czyli do tej całej jaskini, w której są węże, tak jak jeszcze tutaj mówiłem. To jest moja skrzynka śmieciowa, ja sobie potem to wszystko poukładam, sobie powrzucam wszystko. Muszę zrobić sobie w miarę dużo miejsca, ponieważ potrzebuję dostać się tam, więc na pewno gaśnic nie potrzebuję i na pewno nie potrzebuję
tego, więc to jest mój ekwipunek i będę potrzebował dostać się właśnie na miejsce, zdobyć troszeczkę fajnych przedmiotów i myślę, że wyjdzie to całkiem fajnie. Weźmiemy sobie wodę, jedna będzie na zapas jakby co. Jeszcze dopchamy się jakimiś roślinkami. Jakby nie patrzeć, moi drodzy. Jeszcze się możemy dopchać jakimiś roślinkami. Tutaj 4-5 roślinek. Jesteśmy w stanie się dopchać praktycznie na full. Także ja zabieram Smoofa, lecę na miejsce i zobaczymy się za chwilkę. Okej, moi drodzy, także udało mi się znaleźć wejście. Okej. Wydawało mi się, że coś dziwnego się tam dzieje. Jak już widzicie, tam zresztą węże już się pojawiają powolutku. Okej, spokojnie. Udało mi się również zrobić radiolatarnię, jeśli chodzi o to, więc upuścimy ją sobie tutaj, moi drodzy, i edytujemy jej nazwę. Powiedzmy, że będą tu węże, może jaskinia węży, coś takiego, albo Snake Cave, wszystko po angielsku będzie brzmiało lepiej po prostu. Więc będzie Snake Cave, nie wiem na ile tu muszę odpłynąć, żeby to było widać. Teraz tak, wszystkie znaczniki, jeśli bym dał radę w ogóle, Snake Cave, oznaczyć sobie na przykład na taki inny niebieski i tyle, żeby mieć to po prostu z głowy. Jeśli chodzi o to, i w tej chwili lecimy zdobyć troszeczkę jeszcze surowców. Nie pamiętam, czy tutaj była jedna z opuszczonych baz ludzi, czy nie, ale zobaczymy sobie to na pewno z czasem. Mam nadzieję, że uda mi się cokolwiek z tego ogarnąć. Tutaj ostatnio byliśmy już na tym kawałeczku dosłownie. Węże wyłażą. Nie podoba mi się to specjalnie. Staramy się dostać do jakiegoś miejsca, tu widzę, że są też skałki, które możemy sobie rozkopać, jeśli byśmy chcieli. A ja postaram się w międzyczasie dostać kilka takich czarnych skałek. Tu są... tu są takie podobne do peperów, okej. Ja sobie również będę starał się zapisywać grę, bo jak mówiłem, nie chcę tutaj zrobić żadnego głupstwa. Jest złoto, już jestem zadowolony. Już jestem zadowolony z naszego podejścia, jakby nie patrzeć. Tu jest trochę więcej skałek. 2 albo 3, nie jestem pewien. Wydaje mi się, że 2 przynajmniej, albo 3 są. Dobra. Rozwalmy, mamy diament. Bardzo dobrze, potrzebujemy ze 3 diamentów, czegokolwiek takiego. Myślę, że byłoby wtedy najbardziej optymalnie, jeśli chodzi o jakąś ilość przedmiotów. Tam jest też chyba jedna skałka, tak jest, tu jest jeszcze jedna skałka. Nie, to jest surowiec jakiś, nie jestem pewien, to jest lead. Magnetyt! O! Magnetytu też do czegoś potrzebowaliśmy, więc jestem również zadowolony z tego łupu. Postaramy się zdobyć tutaj kilka jeszcze przedmiociksów, zobaczymy co z tego wszystkiego wyjdzie. Ale jak mówię, nie pamiętam, czy tutaj jest jedna właśnie z baz ludzi, czy to nie jest tutaj. Zobaczymy sobie. Tu jest skrzyneczka do zebrania. Tam wydawało... Te węże są o tyle problematyczne, że one mogą się całkiem szybko przemieszczać. Dobra, bateria. Staram się również zdobyć tutaj magnetyt kolejny. Kolejną łupinkę, dobra, jest. Bardzo dobrze. Ta muzyka. Ta muzyka w tle, moi drodzy. Po prostu coś cudownego, coś cudownego. Tu wydawało mi się chyba, że coś widzę, więc nie. Tu nie płyniemy, popłyniemy sobie tak mniej więcej dookoła. Oh yeah. Tu jest jedna z baz. Postaram się wejść tak dosłownie na o, w ten sposób, żeby móc cokolwiek tu ogarnąć więcej. Będę więcej zużywał tutaj tlenu, więc też się nie dziwcie, jeśli chodzi o to. Dobra, mamy PDA, które będziemy w stanie zdobyć. Barta Torgala, to jest maszyna filtrująca wodę, czyli coś, co nam się bardzo, bardzo, bardzo przyda. Będziemy mogli pozyskiwać wodę i sól z tej maszyny za energię. To jest bardzo przyjemne, bo ona sobie filtruje wodą, wodę, którą pobiera. O, come on, zacząłem od nowa skanować, bo gdzieś pod koniec kliknąłem. No dobra, trudno. Musimy jakoś przez to przebrnąć. Widzę też, że wąż jest na zewnątrz i nie chciałbym zbytnio się z nim spotkać. Dobrze, lecimy dalej. Czy coś tu jeszcze jest do zeskanowania, do zdobycia? Muszę patrzeć na szafki, właśnie, bo tu też są PDA. Jest wąż jeden, dobra, cofnę się i schowam się w Smoofie. Da, jest, stabilnie, stabilnie. Zapiszemy grę. Odzyskamy tlen i lecimy z powrotem. Lecimy z powrociksem. Muszę się bardzo właśnie rozglądać, bo tutaj różnie mogą być rozłożone przedmioty. Może najpierw tutaj, czy tu cokolwiek jest w ogóle. Nie, tu chyba nie ma nic w tą stronę. W drugą stronę, czy jest cokolwiek sensownego. Jest możliwość wpłynięcia na górę.
To mnie będzie może zaraz interesował. Parzydełkowic, okej. Okay. Czyli taka, powiedzmy, coś jak meduza będzie nas parzyć i zadawać nam obrażenia. Niezbyt przyjemna rzecz, szczerze mówiąc. I tu jest ostatnie pomieszczenie, w którym mamy kilka rzeczy. Podstawowe dwuosobowe łóżko. Podstawowe, ponieważ jeszcze jest chyba drugie, jakieś podwójne łóżko. Na razie nie jest to nam potrzebne. Kolejne PDA. Konsola z danymi. Butla wysokopojemnościowa, no i perfekcyjnie po prostu. Dzięki temu będziemy w stanie zrobić o wiele więcej. Dobra, wracamy się teraz na sam koniec. Aj, widzę, że wąż się zainteresował naszym. O, Simow ma 21%, dobra, trzeba stąd trochę spadać. Widzę, że on postanowił się nim zająć, to tak bardzo nawet. Okej, udało mi się zwiać na chwilę. Szybko. Dwójka. Dobra, jest. Lecimy. Jakby mi się tu naprawił, to naprawdę nie wiem, co bym zrobił. Naprawił, jakby mi się tu zepsuł, Simow, nie wiem, co bym zrobił. Naprawdę nie wiem. Dobra, jest. Siadamy. Dobrze, on tutaj sobie gdzieś pływa, więc to nie jest dla mnie na razie problem. Mogę się tu dostać. O, dobra, przy mnie jednak jest. Zastanawiałem się, co się dzieje, a on tu jest. A, bo on żyje w tym grzybku chyba. Dobra, i on jest zainfekowany również kararem. Więc problematy. Staram się może podpłynąć jakoś tutaj, od tej strony. Na ostrożniaka. Co by się tu nie zainteresował moim Simowem. Spróbujmy tak jakoś. Spróbujemy jakoś w ten sposób. Zobaczymy, co z tego wszystkiego wyjdzie. Potrzebuję kilku rzeczy. Potrzebuję się po pierwsze dostać na górę jeszcze. Nie wiem, czy właśnie nie... Jeszcze się nie postanowił zająć. Dobra. Kolejne PDA. Widzę, że jednak nie mam zbyt dużo czasu i muszę robić to wszystko na szybkości. Dobra, wyszliśmy jedną, przeszliśmy drugą. Teraz tak, tu jest ten zarażony. I tu również czegoś potrzebowałem jeszcze. Z konsoli wyciągnąłem wszystko. Stąd wyciągnąłem, stąd jeszcze nie wiem, czy wszystko wyciągnąłem. Dobra, chyba wszystko mamy obcykane i zebrane. Tak mi się przynajmniej wydaje. Jeśli chodzi o wszystkie przedmiociksy tutaj. Chyba tu już nie możemy nic więcej zbadać. Chyba tak. Come on. Dobra, jest. Jest zebrane, tylko tu jeszcze jest skrzynka. To są fragmenty stacji modyfikacyjnej. Nie potrzebujemy jej. W chwili obecnej już ją posiadamy, więc... Dobra, możemy stąd powolutku uciec sobie. 83%, zasilanie 98%. Zasilania zawsze będzie dużo. To jest ten plus nasz. Magnetyt. Dobra. Nie mam niestety miejsca w Simowie jeszcze, bo nie jest zupgrade'owany i nie mogę trzymać tylu przedmiotów, ile bym chciał. Ale no, ważne, że możemy coś tam przy sobie trzymać. Na razie staram się też znaleźć na skałkach bocznych gdzieś jakieś miejsce, gdzie mógłbym właśnie wydobyć jakieś surowce. Bo na razie, jak widzicie, jest tu niewiele takich miejsc. Kolejny magnetyt. Na magnetycie mi aż tak nie zależy, szczerze mówiąc. Wolałbym zdobyć tutaj właśnie jakieś surowce. O, tu mogę coś wydobyć. O ile z tego nie wyjdzie wąż. Nieważne! Chowasz się? Będzie miło? On sobie te bajtery gryzie, okej, dobra, nieważne, może to będzie moja chwila. Będzie moja chwila, mój moment. A gdzie to jest? Tutaj. Dobra, potrzebuję jeszcze stąd. Jest diament. Dobra, udało się. Blisko, naprawdę blisko wszystkie te sytuacje. Nie powiem. Ich tu sporo jest, to jest największy problem, kurczę. Jest tyle fajnych surowców, które mógłbym wydobyć. A jednocześnie jest taki problem z ich zdobyciem. Jest wszędzie magnetyt, come on! Ja bym chciał wydobyć trochę więcej diamentu. O, tu są dwie skałki jeszcze, perfekcyjnie. Dobra, standardowy zapis, będziemy robić te zapisy po prostu... Nie wiem ile, ale dużo. Dobra, jest kolejny diament, perfekcyjnie. Złoto, niech będzie, tu już do nas wężyk płynie. I ugryzł mnie. Co w nim moment przed. Zobaczcie, jaki brzydal. Niestety taki brzydal, a zadaje mi całkiem sporo obrażeń. Tu są trzy skałki. Chciałbym je zdobyć.
Dobra, postaram się do góry trochę podpłynąć. Au! Nie spodziewałem się takiej reakcji. Dobra. Szybkości, naprawiamy. Dobra, jest całkiem nieźle. Całe szczęście te węże nie są jakieś super OP, ale są w stanie mi zadać całkiem obrażeń. A tu jest magnetyt, jest jedna skałka. I wąż, który jest niedaleko. Pójdziesz sobie, czy będziesz pływał? Może schowaj się do grzybka, schowaj się do grzybka. No super, to wyszedł drugi, come on! Zero tak jakby możliwości, dobra, niech będzie, zrobimy zapis. Jest magnetyt. Jest to. Dobra, jest. Nie wiem, czy to był lead, czy to był ołów, już nawet nie wnikam w to. O! Zobaczcie, jak było blisko. Zobaczcie, jak było blisko, że mnie użarł. Po prostu coś. Dobrze, tu na dół chyba też mogę pójść. Nie wiem, czy tu byłem. Tu jest jakaś skałka do zdobycia. Zobaczcie, czy te węże mnie gonią, czy nie. Dobra, lecimy z tym. Tak, kolejny chyba ołów, o ile mnie tutaj nie myli pamięć, jeśli chodzi o wygląd. Więc udało nam się całkiem sporo zrobić, jakby nie patrzeć. Jestem zadowolony nawet. Tu jeszcze mogę sobie przelecieć kawałeczek. Całkiem udało nam się sporo zrobić. Udało nam się zdobyć trochę surowców. Udało nam się zbudować bazę. Udało nam się... gdzie jest możliwość wypłynięcia? Tam, okej. To jeszcze tędy sobie popłynę kawałek. Udało nam się zbudować bazę. Udało nam się zdobyć surowce. Udało nam się chyba schematy. Nie, udało nam się zdobyć informacje. Może bardziej informacje. Jeśli chodzi o dzienniki, to też całkiem fajne zawsze jest. Tu widzę też, że są rybki, magnetyt. Niespecjalnie mnie magnetyt jara, jeśli chodzi o surowce akurat. Teoretycznie powinienem go zbierać, żeby potem się tu nie wracać i tak dalej, ale... Who cares? Dobra, kolejny diament, jestem zadowolony. Wątrz, myślałem, że już do mnie płynie, ale na szczęście nie. Magnetyt. Tu jest skałka kolejna. Ja naprawdę bardzo liczę na diamenty w tych skałkach. I złoto. Złoto też jest bardzo przydatne. Dobra, tu już chyba nic więcej nie będzie, tak mi się wydaje. I tu jest jeszcze kawałek jednej bazy. Nie wiem, czy to cokolwiek będzie, ale weźmy sobie to. Apteczka. Tu nie wygląda, żeby cokolwiek było, a w tym miejscu również nie wygląda, żeby cokolwiek się znajdowało. Jakieś tam malutkie, rozwalone bazy. Niby nie powinni wchodzić tak głęboko, a jednak zeszli tak głęboko. O, kolejne skałki. Chciałbym je wydobyć bardzo. Tu był gdzieś też wąż. Dobra, nie wiem, gdzie jest w chwili obecnej. Robimy szybki zapis, robimy szybko wychodzimy i zbieramy. Dobra, diament, perfekcyjnie i jeszcze... Come on, gro, nie laguj w takim momencie. Gra niestety jeszcze momentami ma problem, jeszcze jeśli chodzi o klatki i tak dalej, więc miejscami dzieją się dziwne rzeczy. Dobra, tu już chyba byłem, tam też już chyba byłem. Dobra, gdzie jest teraz ta... Ała! Gdzie jest ta możliwość wyjścia? Tam, z tamtej strony. Troszeczkę przywaliłem, tak minimalnie. Więc teraz dopłynę sobie tylko tam, popłynę do góry i bezproblemowo powinienem być w stanie sobie stąd zwiać. Z całkiem fajnym zapasem surowców. Jeśli chodzi oczywiście o możliwości zdobycia. Come on, gro, no nie laguj. To jest zło najgorsze. Normalnie ten pewnie tu pływał z 10 minut, żeby znaleźć to wyjście. Ale całe szczęście wpadłem na pomysł, żeby zrobić sobie tutaj tą radiolatarnię i wszystko jest z głowy. Czy jest noc w tej chwili? Tak mi się wydaje. Tak, jest noc. Ale zdobyliśmy sporo surowców. Jestem naprawdę, naprawdę zadowolony. Bazę muszę sobie też oznaczyć, widzę, bo mam tylko lewiatana. Co prawda jak znajdę ponton, to znajdę też bazę, ale zawsze jest to bardziej dokładne na przyszłość, jakby nie patrzeć. Więc całkiem surowców. Najbardziej cieszy mnie diament, bo jeśli się uda... O, i schemat na butle, właśnie, schemat na butle jeszcze znaleźliśmy. Co jest po prostu świetnym, świetnym znaleziskiem, bo dzięki temu możemy teraz zrobić butlę, która będzie miała 200 coś tlenu chyba, o ile pamiętam. Tak mi się wydaje jakoś. I również będziemy mogli sobie zaraz zupgrade'ować. Nie będziemy mogli zupgrade'ować jeszcze sobie Steam Offa, bo potrzebowaliśmy diamentu albo złota. Wydaje mi się, że złota. Więc jeśli teraz zaparkujemy sobie, to będziemy w stanie zrobić. Okej, chyba tak jak myślę. Potrzebujemy do konsoli tylko kilku rzeczy. Jak tu jest ciemno, come on. Jakbym wyłączył światła, to by nic nie było widać. Totalnie nic, byłaby pustka. Spróbujmy zebrać dwa grzyby. Nie wiem, czy mam te grzyby, które potrzebuję. Zobaczymy zaraz, czy dane mi będzie dokończyć to wszystko, co bym chciał.
Więc podpłynę sobie z boku, nie musi się otwierać, ale się oczywiście otworzy. Dobrze, niech sobie tutaj Simo wstanie. Witamy na pokładzie, dobra. Więc teraz tak, potrzebujemy kilku posłów. Zobaczcie ile diamentów, mamy 6 diamentów, come on. Czuję się jak w Minecrafcie normalnie. Potrzebujemy do tego, potrzebujemy diamentu. Nie, tylko potrzebujemy tytanu i diamentu, okej. Tytan i diament tylko, więc na razie to. Nie mam tytanu tutaj żadnego. A nie, chwila, tutaj po jakiś tytan powinien być. O, dobra, jest. Jakieś kilka sztuk, ale jest. Dobrze, możemy pójść na górę w takim razie, moi drodzy. Możemy pójść dokończyć budowanie stanowiska modyfikacyjnego, dzięki temu. Ołów jeszcze jeden, to ołowiu nie wziąłem ze sobą. Minerały. Lit, ołów, dobra, jest, mam ołów, bardzo ładnie. I dzięki temu będziemy mogli skraftować to całe i dokończyć nasze craftingi tutaj. I teraz tak, zobaczcie ile tu mamy opcji. Po pierwsze, ulepszenia noża survivalowego. Możemy zrobić nóż żarowy, jeśli byśmy chcieli. Zaraz sobie to pewnie wykonamy. Ulepszenia butli tlenowej. Butla wysokopojemnościowa, więc i potrzebujemy litu i wysokopojemnościowej butli O2. Czy to jest wysokopojemnościowa butla O2? Tak jest. I potrzebujemy do niej czego jeszcze? 4 lity, okej. 4 razy lit. Teraz tak, ulepszenia płetw. Jak widzicie, płetwy, gumy tylko 2 i lit. Tutaj lit razy 5. No troszeczkę jest. Tu jest działko grawitacyjne i antygrawitacyjne. Ulepszenia cyklopa. Moduł głębokościowy. Bardzo fajnie, będziemy mogli sobie tutaj więcej podziałać. Bardziej mieć ten moduł. O, dobrze, do tego potrzebowaliśmy sobie magnetytu. Więc fajnie, że go zebrałem. Bardzo mi się to podoba. No i ulepszenia egzoszkieletu, którego jeszcze nie posiadamy. Jaką mam baterię obecnie przy sobie? Mam baterię 100 i 100, więc odłożymy je. W tej chwili, ponieważ ich nie potrzebuję. Odłożymy sobie te dwie baterie. Weźmiemy sobie pustą baterię, bo nie ma co po prostu marnować, tak? Bierzemy sobie pustą baterię. Potrzebujemy wziąć lit. Nie wiem, czy ja tego litu nazbierałem trochę. Litu mamy 4, potrzebujemy 5 sztuk. I potrzebujemy 2 gumy chyba, o ile pamiętam. 2 gumy, dobra. I teraz tak, możemy sobie wejść i zupgrade'ować jakkolwiek nasz ekwipunek. Tylko tak, na początek muszę chyba zdjąć płetwy. Wypiję wodę, mogę zdjąć płetwy, dobra. Zupgrade'ujemy sobie płetwy. Tutaj proszę bardzo, pyk, 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 pyk. Pytaliście też o te lasery, nie wiem co one mają znaczyć, czy kto tak w ogóle wymyślił z tym wszystkim, ale jest fajne. Obowa konstrukcja znacznie zwiększa prędkość pływania w porównaniu ze zwykłymi płetwami. Bardzo fajnie. I również jeśli chodzi o tutaj 90 sekund tlenu, to będzie to zaraz troszeczkę więcej tlenu, jeśli chodzi o crafting naszej butli. I mamy tlenu już 180, więc zdecydowanie, zdecydowanie fajniej, 225 już ogólnie. Będziemy też potrzebowali zrobić kilka rzeczy, powiedzmy, dla naszej postaci, jak chociażby, nie tutaj, tutaj będą, gdzie to będzie? Tu, skafander przeciwpromienny, tylko oddycharkę na pewno, z zestawu elektrycznego i włóknistej siateczki nawet mógłbym zrobić to w tej chwili. Obserwuję zmienne, w które można zmniejszać zużycie tlenu w większych głębokościach. Właśnie, to jest fajne. Zestaw elektryczny. Pytanie, czy stać mi na zestaw elektryczny? Zestaw elektryczny to były dwie te tutaj minerałki. Nie mam. Niestety nie mam. No dobra, potrzebowaliśmy jeszcze diamentu i tak dalej, więc zróbmy jeszcze drugą rzecz, którą chciałem zrobić, jakby nie patrzeć. Czyli chciałem zrobić tutaj nie przenośną konsolę pojazdów, tylko konsolę pojazdów. Tylko konsolę pojazdów tą drugą. Stacja dokująca, maszyna filtrująca wodę, również będzie mi potrzebne. Aerożel, nie wiem z czego się robi aerożel. To jest też problem. Tu, konsola. Dwa miedziane przewody, to znaczy miedziany przewód jest mi potrzebny w chwili obecnej, czyli dwie miedzie. Dobrze, i co jeszcze jest mi potrzebne w tej chwili na skończenie tego? Chip komputerowy. Chip komputerowy to było jedno złoto. Dwa te takie śmieszne grzyby, które nie mam jednego oczywiście. I jeszcze coś mi było potrzebne, nigdy nie pamiętam. Chip komputerowy, złoto, miedziany, a drugi miedziany przewód, dobra. Niech będzie w takim razie, także jeszcze trochę więcej miedzi. Dwie sztuczki, proszę bardzo. Zrobimy dwa miedziane przewody, bo tyle potrzebujemy obecnie. I jeszcze potrzebujemy tych grzybów troszeczkę więcej, bo chipy komputerowe się wykorzystuje tutaj w tej grze. I trzeba niestety ich czasem mieć troszeczkę więcej. Dobrze, gdzie są te grzyby najbliżej, jakby nie patrzeć? Gdzieś tu pewnie będą. One są tak zawsze na bokach, gdzieś sobie rosną na spokojnie. Kiedy ich potrzeba, to ich nie ma.
To jest standard, do którego się już chyba przyzwyczaiłem. Nie wiem, z czego ten aerożel jeszcze zrobić, kurczę. Dobra, póki tu jestem, to mógłbym też zebrać metal. W sumie ten metal też mógłbym zebrać. A nie, to nie jest metal, nieważne. Nie, to nie jest metal. Dobrze, mamy tutaj dwa kawałki korala. To jest koral stołowy. Nie wiem czemu, może go do stołu podawali, czy cokolwiek. Może smaczny jest, czy... Nie wiem, nie będę wnikał. Nie będę wnikał. Ile jeszcze mogę zebrać? Jeszcze jednego mogę zebrać, więc zbieram. Tutaj, proszę bardzo, co by mieć na zapas i nie krążyć zawsze, nie latać, żeby po prostu mieć zawsze na miejscu. Już mnie coś oczywiście jeszcze próbuje gonić, żeby załatwić mnie. Nie, dziękuję. Więc jeszcze z Simowem powinienem być w stanie teraz wpłynąć i skraftować ten chip komputerowy. Całkiem, całkiem przyjemnie wam powiem. Całkiem sporo progresu zrobiliśmy. Jestem naprawdę zadowolony z tego wszystkiego. Więc wpłyńmy sobie teraz do tutaj doku. Pierwszy raz oficjalnie. Wpłyńmy sobie do doku. Welcome aboard, Captain. Bardzo mi się to podoba. Teraz tak. Chip komputerowy, nie mogę. Czyli idziemy do głównego pomieszczenia skraftować go. Cyk, cyk, cyk i chip komputerowy. Dobra. Wszystkie przedmioty. Dziękuję za chip komputerowy. W tej chwili będę mógł zaczipować sobie tutaj tą konsolę i będę mógł się bardziej pobawić. Dobra, jest Simów, zadokowano. Teraz tak, jeśli chodzi o nazwę, nazwę zostawiam wam, naszego Simowa. Możecie wymyślić imię żeńskie, możecie wymyślić imię męskie, co byście sobie wymyślili. Myślę, że możemy sobie tutaj jeździć różnym. Na razie zrobię sobie po prostu ciemno-czerwony, wnętrze będzie czarne, jak moja dusza. I nie wiem, i możemy sobie jeszcze zrobić na przykład, nie wiem... Biały? To jest biały? Wygląda bardziej jak szary. Come on, to jest jakieś oszustwo mnie. Dobra, zróbmy sobie, nie wiem, różowy? Różowy sobie zrobimy? On nie za bardzo jest chętny na różowy. Tutaj taki ten różowy jest średni. Możemy sobie zrobić taki, nie wiem, złotych... Ja tu próbuję zrobić jakiś sensowny kolor, ale to nie wiem, dobra, niech będzie czarny po prostu. Niech na razie będzie czarny, kolor wam zostałem. I tu mamy jeszcze konsolę, na której możemy robić różne rzeczy, na przykład moduły. I również nimi chciałbym wzmocnienie kadłuba, to byłoby bardzo, bardzo przyjemne. Uszkodzenia na niewielkich głębokościach kompatybilne z Simowem Pro'em. To jest fajne. Polianilina, okej. Potrzebna jest mi, tutaj jest jeszcze moduł przestrzeni jakiejś ładunkowej, tu są kolejne. System obronny byłby całkiem, całkiem przyjemny. Torpedy też są całkiem przyjemne. No i co jeszcze mamy oczywiście do Prownsuta. A aktualnie nie jesteśmy zbytnio w stanie nic zrobić. A jeśli chodzi o jeszcze coś, do czegoś jeszcze potrzebowałem diamentu. Nie pamiętam totalnie do czego, do czegoś chciałem jeszcze diament wykorzystać. No nie jestem w stanie stwierdzić niestety obecnie. Chciałem też to zrobić, aerożel. Nie, może mi się odblokowało, jak zrobić aerożel, bo skoro odblokowałem to, to raczej powinienem mieć już, jak zrobić go. Aerożel. No niestety. Nie wiem, jak zrobić aerożel i nie wiem, jak go odblokować. To jest dla mnie ciekawostka. Będę musiał sobie o tym poczytać, bo kiedyś czegoś takiego jak aerożel nie było. Dosyć ciekawe. Skawander przeciw... O, oddycharkę chciałem jeszcze zrobić, ale nie mam surowców, no tak, więc nie zrobię jej w chwili obecnej. Są urządzenia nawigacyjne, pęcherz pławny, to mi nic nie interesuje zbytnio w chwili obecnej. A jeśli chodzi o te rzeczy, również nic nie zrobimy, nic nie jesteśmy w stanie zrobić więcej, co byśmy potrzebowali. Potrzebuję na pewno więcej surowców, żeby móc coś więcej robić. Tutaj reflektory, przekaźniki energii, reaktor... Termalny, również mógłby jakoś podziałać aerożel, nie wiem jak to zrobić na razie. Potrzebujemy też sporo upgrade'ów, chociażby do Simowa, ramię wiertnicze. Gdzieś tam się śmialiście również ze mnie, że nie zwróciłem uwagi, że gdzieś tam to ramię było. Jeśli było, to sorry, to no niestety, nic nie zrobimy w chwili obecnej. Będziemy musieli po prostu sobie z tym zaczekać do pewnego momentu. No i tutaj chyba nie jestem w stanie z niczego. Jeszcze jest jeden rodzaj skafandra, który tworzy nam wodę, ale jeszcze go nie odblokowałem, więc... To jest cały ten niestety problem, że nie mogę sobie tego zrobić. Dobrze, i spróbujmy teraz się jeszcze dostać do nas. Tutaj zobaczę, czy jeśli chodzi o stację modyfikacyjną, czy możemy cokolwiek podziałać. Jeszcze, ewentualnie. Ulepszenia cyklopa. Głębokość, ruda niklu, sztabka plastali. Tu już gorzej, tu już jest kianite na przykład. Więc będziemy, chyba będziemy musieli dostać się na Aurorę.
To jest główna rzecz, więc ja pewnie dokończę sobie bazę i wymyślę, co będziemy robić w kolejnym odcinku. Możliwe, że będzie to Aurora, możliwe, że będzie to jakieś połączenie czegoś z czymś, czyli będzie na przykład i Aurora, i nie wiem, i będziemy szukać innych schematów. Postaram się ogarnąć w ogóle, gdzie te schematy są niektóre i jak niektóre odblokować, jak chociażby właśnie ten aerożel. Póki co to było na tyle. Mam nadzieję, że długość odcinka wam pasowała, że sam odcinek również wam się podobał, co możecie oczywiście ocenić za pomocą łapki w górę. Trzymajcie się ciepło, komentujcie, subskrybujcie, no i pa pa!